Na miejscu błyskawicznie pojawiła się straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe oraz straż miejska. O duszącej substancji wydobywającej się z piwnicy straż pożarną powiadomili mieszkańcy kamienicy. Pierwsze pomiary nie wykryły jednak poważnego zagrożenia. Prawdopodobnie jak został rozpalony na klatce schodowej jakiś gaz niewiadomego pochodzenia. Nasze mierniki niestety nie wykazały, co to za substancja. Czekamy teraz na grupę chemiczną z Wałbrzycha, którzy właśnie zaraz dojadą. No i zobaczymy, co ich wykaże. A kto zgłosił, że coś się dzieje? Lokatorzy. Wszyscy zostali ewakuowani? Ile osób? 17 osób, w tym jedno malutkie dziecko. Na czas trwania akcji wszystkich mieszkańców ewakuowano na zewnątrz budynku. Oni wiedzą co? Ma jakaś ekipa przyjechać sprawdzić, co się tutaj wydarzyło. No. Są konkretni, czy to gaz jest jakiś, czy ktoś coś podłożył. Nic rozsypał. No. Jest jakiś środek chemiczny, bo oni w maskach strażacy są. No i ja chciałem do piwnicy wejść, oni powiedzieli, niech pan nie wchodzi, bo się pan zadusi. No i wyszedłem też, a nie wiadomo. No, na korytarzu dusi, jak nie wiem. W mieszkaniu nie było czuć. Przybyły na miejsce zespół ratownictwa chemicznego również nie stwierdził zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców budynku. Skończyło się jedynie na przewietrzeniu kamienicy. Po kilku godzinach mieszkańcy mogli wrócić do swoich domów. Świdnicka policja prowadzi czynności mające na celu dotarcie do anonimowego dowcipnisia.